Siemacie ludzie, z tej strony Gracz Niedzielny, a to jest 150. część przygód dzielnego Geralta z Rivii, z profesji Wiedźmina, który znajduje się tutaj w zamku nazwanym jakoś tam przez elfów, a zamek należy do namiestnika Eredina Geelsa. Wiedźmin przybył tu za Wallachem w celu pozyskania, nie wiem, go na sojusznika chyba. Chce on zdradzić mu to, że Erdin podstępnie zabił starego króla elfów, An'el. No i zobaczmy, czy uda im się przekonać Geelsa do swoich racji. Ładne miasto. Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. No, pyszałkowaty Avlak. Ledwe dwerle edycja. Kto to? Co oni tu robią? Chyba skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Krewan es pan et coam han maha. I Wiedźmin z Rivii. Kedni. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Doren. Nie uważasz, Krewa? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? No, nie wiem, czy będziemy tacy grzeczni. Nie przyszliśmy tu na herbatę. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie, Wiedźminie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Avalach jest z tobą szczery? Nie, ale to wasza cecha gatunkowa. Więc skończ sączyć jad, bo to nic nie da. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś o niej romantę? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu strach. No, widzę, że ten Picasso, po prostu Picasso, no. Taka piękna modelka i taki piękny obraz, no nie. No dobrze. No a teraz widzimy historię Ciri, która jest... Nie wiedzieć gdzie? Gdzie Ciri została przywieziona? A, no Ciri jest... Gdzie może być Ciri? Ciri jest u... Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. O, już podróży? Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla?
dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmoren. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je we śnie. A tak, oneiromantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Avalaha nowym królem? Zrobisz, co będziesz chciał. Jeśli stwierdzisz, że chcesz służyć dalej królobójcy, droga wolna. Nie zdziwiłbym się nawet. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśnij je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? No dobra, zobaczmy, na czym to będzie polegało. Sam jestem bardzo ciekawy, na czym ten proces polega. Wieszczkę znamy, to była ta dziewczyna, która się ukrywała, która była w domu, w którym się ukrywało porządko, tak? Nie pamiętam też jej imienia, to było też kilkadziesiąt odcinków temu. No i teraz mamy sen wieszczki, którą widzą wszyscy uczestnicy. Eredin. Niech żyje krótko. No, elfy NL też były okrutne. Niezależnie od tego, jak były przedstawione we wszystkich powieściach fantazy. Przynajmniej tutaj są okrutne. Spiskowcy, królobójcy. Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. No i dzielny elf sprzyja, widzę, Wiedźminowi i Ciri. Będą mogli wydać bitwę Eredinowi. No dobrze. Ciri wyraźnie uradowana z tego obrotu rzeczy. Równie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. Trzeba go było przycisnąć. Spokojnie. Avalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geelsa. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie. Ale wierzę, że Geels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz. Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe. Ale dokonamy tego. Odszukajcie czarodziejki z loży i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige. No cóż, czas na poszukiwania, tak? Zobaczmy, co my tam mamy. O, 31 poziom, brawo. 5 punktów dostępnych. Sprawa, którą masz do załatwienia. Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi sobie pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz za mną? Widzę, że teraz coraz szybciej osiągam poziomy, po 1000 punktów doświadczenia otrzymają. Prowadź. Musimy dotrzeć na Wyspę Świątynną. Nigdy nie byłaś zbyt religijna.
I dalej nie jestem. Chodźmy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. O. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że Skurwiel cały i zdrowy siedzi na Wyspie Świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. Wyrównanie rachunków, to co? Idziemy odwiedzić Skurwiela Juniora? No dobra, to chodźmy, pomożemy Ciri wobec tego. I co wtedy? Nie wiem. Zależy, co w nich zobaczę. Pogadamy z nim pewnie, co? Grzecznie. Ciri też przyspiesza, widzę, okej. Okay. Czego tu? My do pana Wileja. Pan Skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy... Wypierdki! No cóż, sugestia. No nic, będę musiał ich zabić wobec tego. Myślałem, że załatwimy to spokojnie. Z drogi, Łajzy, bo tak wam skujemy gęby, że nawet w Kuternodze Katarzynie nie będą was przyjmować. Coś ty powiedziała? Spierdalaj, nie rozumiesz? Za dużo sylab? O, ty mała dziwko! No i cóż, bierzemy się wobec tego. Oj! Mówiłaś Geralt? Jaki Geralt? Z Rivii, kurwa. No! To czemuście od razu nie mówili? Przepraszamy za to zajście, to nieporozumienie. Pan Wilej was oczekuje. No ja myślę. To było... dziwne. Co najmniej. Dziwne. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy. No dobra, chodźmy do Skurwiela Juniora, co on tam faktycznie kombinuje. A przecież ostatnio żeśmy się rozstali w niezgodzie, nie? Tak przynajmniej się wydaje, chociaż to też było kilkadziesiąt odcinków temu. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Jak dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś. Niespodzianka, kurwa. Zawrzyj gębę, wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś. Chora, stój, to ja, Dudu. Dudu Biberwelt. Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? No tak, Dudu faktycznie. przecież został w Nowigradzie, a Dudu jest Dopplerem i potrafi zmieniać swoją postać. Udowodnij, że jesteś Dudu. Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na Placu Rzeźników! Grałeś w sztuce Pryszcili! Ściągnąłeś mnie na scenę! Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na bogów! Ale mi strachu napędziliście. Następnym razem nie wkurzaj wiedźminów. Skurwiel Junior? Już nie miałeś się pod kogo podszyć? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem, co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nikt nie płakał po Skurwielu. W całym swoim nędznym życiu Junior nie pomógł nikomu. Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Może to i prawda. Skurwiel Junior w pewnym sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym Dopplerem, nazywanym przez przyjaciół Dudu. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie poderżnęłam ci gardła. Ktoś może cię zdemaskować. Ludzie Wileja się nie zorientowali. Jego współpracownicy też nie. Nawet wy daliście się nabrać. I mogło się to dla ciebie źle skończyć. Fakt.
Czasami mnie ponosi, ale zwykle uważam. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym sęgrze już nie muszę. 2 tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi Skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są 2 razy większe niż przedtem. W przypadku ludzi Wileja 2 razy więcej koron w mieszku to 2 razy więcej szacunku dla tego, kto mieszek daje. No, miło to słyszeć. Dudu sobie jakoś poradził. Na nas już czas. Racja. Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jesiotra. Miło było was widzieć. Uważajcie na siebie. Ty też. Bywaj, Dudu. Kurczę, a po co do Złotego Jesiotra? Spotkałem się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrą. Chcę jej podziękować, dużo wtedy ryzykowała. No dobra, pomóżmy Ciri wobec tego. Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wypłostana. Zawsze się musisz w coś wpakować. Mam to po tobie. No, sprintem Ciri, bo to kawałek drogi pewnie jest. Zaraz, poczekaj, ale Wiedźmin, jak to Wiedźmin? Stary zbieracz nie omieszka nic sobie stąd uszczknąć. W mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Tylko ludzie byli tam znacznie wyżsi i mieli czarność. No, na szczęście ten był odwrócony, nic nie widział. Nie, to by była awantura. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? To jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Trochę inaczej. Na początku było ciężko. Oni tu sympatycznie gaworzą, ale... Musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku... Ale posłuchajmy, co ma Ciri do powiedzenia na temat przechodzenia przez portale. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy i... już. No dawaj Ciri, jedziemy. Chyba troszkę posprintujemy. O, do Złotego Jeziotra kawał. Nie mogliśmy się tam przenieść jakąś szybką podróżą, czy coś takiego. Dawaj, Ciri, dawaj, ścigamy się. Ja ci tu jadę na plecach. Ciekawe, jest Złoty Jeziotr. Sami się o to prosili. Chcieli zaatakować uczciwego obywatela, czy łowcy czarownic? Kto to tutaj się chowa? A, łowcy czarownic chcieli zaatakować. Uratowałem w pewnym sensie skórę tam łowcy czarownic. Chodź, Ciri. No i co, do Złotego Jeziotra bocznym wyjściem? Daliśmy ci szansę, trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest, do tego bardzo groźnym. To rzeźnik z Białego Sadu. I co tam zrobił? Drzewa powycinał? Jugen? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj kolegi, dobrze ci radzi. To my przepraszamy. No, tak też myślałem, że grzecznie się to zakończy. O, dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drap mi grozi? Niedoczekanie. Dobrze cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Obrońcą uciśnionych. O, no patrz. To się świetnie składa, bo ciśnie mnie tu i ówdzie.
Może zechciałbyś mi pomóc? Bea! Ladacznico, opanuj się. Geralt. A! No to czemu od razu nie mówiłaś? Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowałeś ją z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć i zawsze potrafiłeś ją rozśmieszyć. To słyszałam od Ciri, ale od innych? Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój, każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna, dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmarz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, co? Idźcie do Waldo. No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmię. Bywajcie jeszcze na Zamurze? Opiekuj się nią, Wiedźminie. Nie no. Bywaj. Kurde. Ciri, a po co na Zamurze? Ta twoja koleżanka, Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Co takiego interesującego jest na Zamurzu? Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. No, teraz mnie pewnikiem rozłożył. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się straż świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigrodu. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do jaskra. Resztę historii znasz. No tak, dobrze, ludzie jej pomogli, a teraz Ciri musi wysuwać... przejść mostkiem, a nie będziesz gdzieś się taplał w błocku. Gdzie ten Waldo się chowa? A, jest chyba obóz cyrkowców. Gdzie jest ten twój znajomy? Tam. Waldo! Cirilla. Poznaj pana z nami, ze mną. Ciri, ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała? Witaj, maleńka, co tam, przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię. Geralt z Rivi. A, witamy! Wiele o tobie słyszeliśmy. Wzajemnie. Dzięki, że pomogliście Ciri. O, nie mieliśmy wyboru. Takiej dziewczynie nie sposób odmówić. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nieludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą, wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Ta. Wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Może moglibyśmy wam jakoś pomóc? Och, nie przejmujcie się nami. My zawsze sobie radzimy, prawda, Ciri? Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Geralt, idziesz z nami? Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. A wyścigi na koniach czy pieszo? Samotrzeć znaczy się. Geralt, wybierz jednego z tych. Idę, idę. Co oni będą robili? Na koniach? To oni te habety takie słabe mają.
To oni te habety takie słabe mają, kurczę. Jeszcze je tak eksploatują? Kiedyś byłaś szybsza! Daję ci fory! No i co, Geralt skarnie nagrodę jak wygra? Szybciej! Zostajesz z tyłu! Patrz przed siebie, bo spadniesz! Coś nagle zwolniłeś! Bo chcę biec równo z tobą! To był chyba wyścig, który już tutaj wokół Nowigradu odbywałem. To polo. No, Wiedźmin wygrał. Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego ketweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Wiesz, może to nie moja sprawa, ale cieszę się, że w końcu zeszliście się z Yennefer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc, no jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Staliśmy tam oboje, na szczycie góry. Patrzyłem na nią i czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. No dobra, jeszcze romantyzmu trochę. Dzięki. Romantyzmu trochę za dużo. Ja też. O Jezu, no i takie bez sensu rozwlekanie fabuły, moim zdaniem. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. A najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. A czym się przejmujesz? Tym, co nas czeka. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? Obiecałaś! Żartowałam! Obiecałaś, no. Pijana i rozchichotana. Cóż, masz dziś okazję. Nie o to chodzi. Chciałabym być zwyczajna. Twoje życie należy do ciebie i to ty decydujesz, kim jesteś. Geralt, dobrze wiesz, że nigdy tak nie było. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Mój dar i przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Skoro tak mówisz... Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Avalach poprosi cię o przysługę. Być może. Ale nawet jeśli, to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, no pięknie żonglował. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie?
Lepiej powiedz, jak ci poszło z kupcem. Udało ci się załatwić konie? A daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. No nie. No co? Kraść czy nie? Są to ludzie, z którymi można kraść konie? No Jezus, mam tyle forsy, że mogę je kupić dla nich. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę gotówki i mogę wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że z takimi łachudrami handlować nie będzie. A skoro nie możemy handlować, pozostaje je ukraść. No dobra, skoro taki wredny ten kupiec, to nie mam co mieć skrupułów. A co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego... Jakiego? Równego. No to w drogę, widzimy się obok stajni. No, widzę, że w bandyckich przebraniach. No dobra, ale konie kraść już będziemy w następnym odcinku. Skoro wyrównanie rachunków nie udało się zakończyć teraz, to... Chociaż która to godzina? 20:34 minuta nagrywania. A spróbujmy ukraść wobec tego to jeszcze konie. Nie jest późna pora, więc... Egar, stań na straży. My z Ciri dostaniemy się do środka. Dobra. Jak mamy się dostać do środka, skoro strażnicy tu chodzą? On tu stoi, rozgląda się. Tędy? No dobra, niech sobie strażnicy przejdą. Tarararara. Lecicie, chłopaki. Coś widzę, że budzimy ich podejrzenia. Odwrócę się. Może szybciej pójdą, jak nie będą widzieli maski Wiedźmina. Przygląda się. Zaczepi nas? Nie. Pójdą sobie, czy będą tak przystawali? Z tej strony zamknięte. A z tej? Wadgen. Zaczekajcie tu. Wejdę tędy i otworzę wam od środka. Tylko nie narób hałasu. Trudno. A którędy chcesz? Straż. Cicho, bo się obudzą. A którędy wejdziesz? Esken me abedeb ad. Ja aż użyję wiedźmińskich zmysłów. Żeby się przekonać, którędy wejść. No to którędy mamy być mianowicie? Wadgen. Tędy. Dobrze. No, chyba tędy muszę iść. A jest wejście tutaj. Ja już chciałem przez okno przechodzić. O, konie się wystraszyły. No niestety doszło do mordobicia. No dobra, jak mam znaleźć sposób mianowicie na otwarcie?
tutaj widzę, że są kolejne. Rzeczy do podniesienia, no i co? Spoliczkowałem strażnika i nie będę wiedział, jak stąd wyjść. Przeszukajmy strażnika wobec tego. On nie ma klucza, nic takiego. O, jest klucz tutaj. A, jest i klucz. No to weźmy go wobec tego. Właśnie. Okej. Nareszcie. A miał być 30 koni. No świetnie, strażnicy zostali wykinani, najgorsze, że to letańska straż, tak mi się przynajmniej wydaje. Woohoo! Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów! Dzięki, Geralt. To było świetne. Cieszę się, że się cieszysz, choć uważam, że to nie było najwłaściwsze. Jak ty się możesz zadawać z takim nudziarzem? Daj mu spokój, Edgar. Geralt po prostu taki jest. Prawy. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaska. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Do zobaczenia. No, czyli coś, rachunki wyrównane. Możemy to uznać. Okej, 32 poziom. Szybciutko się to zdobywa. 6 punktów zdobytych. No pięknie, 32 poziom. 300 punktów doświadczenia otrzymane, czyli już te proporcjonalnie spadają, bo 32 poziom osiągnięty, wystarczający do tego, żeby zacząć miłe, złego początki, a więc dodatek. Serce z kamienia, okej, dobrze. A podejrzewam, że jak skończymy miłe złego początki, czyli serce z kamienia, to będziemy mieli już poziom, który pozwoli nam zacząć poselstwo z krainy kamienia, a poza tym jeszcze zlecenia wiedźmińskie. 32 już można zaginionego brać się, Velen brać, czyli nie zapomnę o tych zleceniach wiedźmińskich. I może to sobie wykonamy w następnym odcineczku, zanim przejdziemy do wątku głównego, coś by trzeba było z pobocznych wykonać. A na razie serdecznie dziękuję wam, a może zmienię sobie, żebym zapamiętał, co będziemy dalej wykonywali. I wykonajmy Velen zaginiony brat. Okej, a na razie serdecznie dziękuję wam za uwagę. Wszystkim tym oczywiście, którzy dotrwali do tego momentu odtwarzania, bo bodajże mamy 38 albo 39 minutę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zapraszam oczywiście na oglądanie kolejnego odcinka. Do usłyszenia, cześć i czołem.